Czy ogrom map w Battlefieldzie 1 Cię delikatnie przytłacza? Ojeju, jeju, jestem tak strasznie przytłoczony ogromem map w Battlefieldzie 1. Czy masz problem z czołgami, z samolotami, nie potrafisz sobie z nimi poradzić, za każdym razem giniesz? O kurczę, Bele, no tyle tych czołgów i samolotów tu jest non-stop, ginę, nie wiem co mam robić. Czy jesteś delikatnie zdezorientowany w ilościach opcji do wyboru w momencie, w którym wybierasz szturmowca? Noż kurczę, jestem zdezorientowany, tutaj jest tyle rzeczy do wyboru, nie wiem co mam zrobić. Czołem, czołem, Kromka z Rosołem, witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale, a dzisiaj powiem wam o tym, jak być idealnym szturmowcem. Na samym początku musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką klasą jest szturmowiec. Przede wszystkim, moi drodzy, szturmowiec jest to klasa odpowiedzialna w Battlefield 1 za rozwalanie pojazdów w drobny mak i to jest niepodważalne. W Battlefield 4 mieliśmy technika, w Battlefield 1 mamy szturmowca, w Battlefield 4 mieliśmy szturmowca jako medyka, w Battlefield 1 mamy szturmowca i medyka. Dlatego bardzo ważne jest, abyście wiedzieli, że to wy, nie jakiś Helmut z drużyny obok, jesteście odpowiedzialni za rozwalanie tych wstrętnych, ogromnych pojazdów, które tak bardzo często są uważane za bardzo, bardzo mocne. Musicie także pamiętać, że wasze bronie są idealne na bliski, średni kontakt. Przede wszystkim macie do dyspozycji bronie automatyczne i w moim przekonaniu najlepszymi wyborami dla szturmowca są Automatico M1918 z uwagi na bardzo dużą szybkostrzelność, model 10A jako shotgun, szczególnie opcja myśliwska za obrażenia i zasięg jak na shotgun oraz Hellrigger, czyli broń, którą możecie odblokować na 10 poziomie szturmowca za przede wszystkim pojemność magazynka oraz niski podrzut do góry. Ale Kromka, mówiłeś przecież, że szturmowiec to klasa, którą należy używać, aby zwalczać pojazdy. No, zgadza się, to jest przede wszystkim jego główna rola, ale żeby to robić, trzeba mieć ku temu odpowiednie narzędzia, aby to robić efektywnie, ale też efektownie, bo no, uznamy, że jedno małe boom jeszcze nikomu chyba nigdy w Battlefield 1 nie zaszkodziło. Możecie, moi drodzy, wyekwipować sobie w menu rozgrywki coś, co sprawi, że te pojazdy dla was problemem i dla całego zespołu już nie będą. A mówię tutaj konkretnie o granatach przeciwpancernych w liczbie 3, o dziale przeciwpancernym piechoty, w których macie 4 pociski oraz o dynamicie. I w moim przekonaniu najlepszym połączeniem będą granaty oraz działo przeciwpancerne z uwagi na to, że granaty potrafią naprawdę zadać sporo obrażeń pojazdom pancernym i do tego na dystansie również możecie snajpić te pojazdy z tego działa przeciwpancernego piechoty i to jest naprawdę świetne połączenie, dlatego kiedy zauważycie jakiś czołg bądź też nawet pojazd artyleryjski, weźcie pod uwagę to, że tak naprawdę tylko wy możecie zadać krytyczne obrażenia takiemu czołgowi, nawet jeśli jesteście osamotnieni, a co to dopiero mówić o momencie, w którym faktycznie macie gdzieś tam obok siebie jakiegoś innego szturmowca, także w zasadzie dwie osoby mogą taki czołg rozwalić w drobny pył, naprawdę w okamgnieniu, także pamiętajcie o tym, naprawdę, gdy będziecie tym szturmowcem biegać. Musicie jednak pamiętać o paru rzeczach. Przede wszystkim granaty przeciwpancerne rzucane w czołg albo w jakikolwiek inny pojazd wybuchają od razu w momencie zetknięcia, bądź też po jakimś czasie, gdy bezpośrednio w ten pojazd nie traficie. Także nauczcie się najlepiej ciepać granatami dosyć celnie, bo to wam może niejednokrotnie uratować tyłek. W przypadku natomiast, moi drodzy, działa przeciwpancernego piechoty, uważajcie na rykoszety, ponieważ te w grze są zaimplementowane, dlatego momentami, nawet jeśli traficie czołg, to możecie mu nie zadać obrażeń, także bierzcie pod uwagę kąt, w jakim strzelacie do wrogiego pojazdu. Musicie również pamiętać, moi drodzy, że przede wszystkim te bronie, o których wspominałem wcześniej, są stworzone na bliski dystans i tak naprawdę, oczywiście biorąc pod uwagę chociażby Hellingera, można coś podziałać na średni dystans, jednak na daleko już zazwyczaj szans nie mamy, chociaż musicie też pamiętać o tym, że na blisko faktycznie jesteście totalnymi kozakami z uwagi na to, że jako jedyni posiadacie tak naprawdę pełnoprawne strzelby, które zadają naprawdę fajne obrażenia w Battlefield 1. Jeśli nie lubicie strzelb, moją propozycją jest to M1918 Automatico, które na pewno z uwagi na bardzo dużą szybkostrzelność się wam spodoba, jednak musicie uważać na dosyć mały rozmiar magazynka, dlatego przede wszystkim należy, moi drodzy, działać z zaskoczenia, należy tego wroga flankować,
ponieważ pamiętajcie, że kiedy strzelacie w Battlefield 1, nie pojawiacie się od razu automatycznie na minimapie, dlatego taki czynnik zaskoczenia w graniu szturmowcem jest zdecydowanie kluczowy, tak samo jak podejście do niszczenia czołgów, ponieważ te czołgi na blisko nie są momentami aż tak bardzo straszne jak na dystans średni czy daleki. Pamiętajcie, że te armaty, w które są faktycznie wyekwipowane, te wielkie, potężne pojazdy, nie obracają się o 360 stopni, także jeśli nauczymy się, że ten czołg ciężki może poruszać swoją armatą tylko w określonym stopniu, możemy bardzo łatwo w niektórych momentach nawet podejść do takiego czołgu, bądź też wokół niego biegać, bo jesteśmy po prostu od niego zwinniejsi. Także bierzcie z tego przykład, a naprawdę w momencie, w którym spotkacie następnym razem jakiś wielki, wielki czołg, nie będziecie aż tak bardzo bezbronni, jakby to się mogło wydawać. Oczywiście czołgi czołgami i pojazdy opancerzone pojazdami opancerzonymi, ale weźcie też pod uwagę, że jako szturmowiec macie te bronie, o których wcześniej wspomniałem, jedne z najszybciej strzelających w całej grze. Także weźcie to pod uwagę przy doborze, bo tak jak widzicie na przykład w tym filmie, nawet będąc piechociarzem i nie tylko skupiając się w całości na likwidowaniu pojazdów, i tak można robić bardzo, bardzo dobre wyniki i bardzo dobre akcje. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle, ja nie każę wam grać szturmowcem tylko i wyłącznie rozwalając pojazdy, bo da się też zupełnie inaczej, ale jednak jego główna rola jest tutaj bardzo, bardzo dobrze zaznaczona, a jeśli połączycie to z naprawdę dobrą grą w piechocie i dobrym doborem broni głównej, jesteście naprawdę zwycięzcami. Jeżeli chcecie być naprawdę dobrym szturmowcem, to musicie mieć jakiegoś kolegę. Ja wiem, że czasem ciężko mieć kolegę, ba, można mieć nawet koleżankę, ale grunt, żeby to był wsparciuch. Wsparciuch, który w bardzo prosty sposób może przedłużyć wasz killstreak i przedłużyć waszą efektywną, no i zarazem efektowną, tak jak już wspomniałem o małym bum-bum, grę. Ponieważ to jest bardzo istotne, abyście takiego wsparciucha mieli, z uwagi na to, że jednak te pociski przeciwpancerne, to działo przeciwpancerne piechoty, te granaty dosyć szybko się kończą, dlatego takie szybkie uzupełnienie jest naprawdę bardzo ważne, dlatego też warto sobie znaleźć jakąś drużynę, w której właśnie taki wsparciuch biega, albo może nawet dwóch, szczególnie na podboju i operacjach, bo tam szturmowiec jest klasą zdecydowanie wiodącą. Także moi drodzy, wraz z wielką mocą idzie też ogromna odpowiedzialność, dlatego pamiętajcie o tym, co powiedziałem odnośnie szturmowca, ponieważ jest to chyba najważniejsza klasa, przynajmniej na niektórych trybach gry, na pewno na operacjach w moim przekonaniu oraz na podboju. Najważniejsza klasa, bez której tak naprawdę nie można bardzo często wyjść z impasu, nie można przede wszystkim tych pojazdów niszczyć, tak jak to już mówiłem, i naprawdę szturmowiec jest taką pierwszą postacią, pierwszą klasą, która idzie w zasadzie na punkt i do której poza oczywiście medykiem i też wsparciem należy przejmowanie tychże punktów. Także moi drodzy, mam nadzieję, że po tym materiale już żadnych problemów ze szturmowcem mieć nie będziecie. Pamiętajcie o komentowaniu, ocenianiu, subskrybowaniu i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa!